Także, proszę Państwa, upamiętnienie tragedii smoleńskiej. Cały czas o tym znowu jest mówione. Na święta, gdy Jezusa zamordował system żydowski, ale to wcale tak nie musiało być, ale wcale i tak Jezus prawa Bożego Żydom nie miał zamiaru dać, tylko po prostu ludziom, a że trafiło się po drodze, że dał przez Mojżesza przykazania Żydom, no to tak było, ale oni to sponiewierali i oni się nie spisali, bo swoi swego zabili. Dzisiaj te tradycje straszne przejęli, no ci, no co tu widać, jak się biją, jak się kłócą. Wszak nie jest tutaj prawosławie na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Nie jest tutaj Anglo-Ameryka, Białystok. Prawosławnych właśnie mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy nie ma. Jest bardzo dużo takich, co wrzeszczą, krzyczą. Co? Kto? Nosem pociągają. No ale wrzask i agresja to do niczego nie prowadzi. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Słuchaj sąsiednich audycji, aby się więcej dowiedzieć. Dlaczego prawosławie po tej prawej stronie jest jakby lepsze, jest dużo lepsze, że tam przejeżdżają ludzie, aby znaleźć się jako ci, którzy będą pierwsi w Królestwie Bożym i jego okresie milenijnym, okresie milenium. Zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok, stąd, z Polski, Moherowej, a stąd nadaje Radio Concita, stąd nadaje, ale nie Radio Maria, Radio Maria po prostu jest FM. Na ten cel ma trafić około 400 milionów złotych. Polska, obudź się, Polsko, ma. Sposób dokonania tego zamachu wskazuje, że był on dedykowany dla podróżujących zawodników, powiedział dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Odniósł się do wczorajszego ataku bombowego w Dortmundzie. W pobliżu autokaru piłkarzy Borussii udających się na mecz doszło do eksplozji. Jeden z zawodników został poważnie poszkodowany i musiał przejść operację. Zdaniem policji był to celowy atak na piłkarza. Wskazuje na to znalezione pismo, którego autorzy przejmują odpowiedzialność za zamach. Doktor Wojciech Szewko podkreślił, że w przypadku ataku w Dortmundzie zastosowano inne metody niż te stosowane przez terrorystów powiązanych z tak zwanym państwem islamskim. Jest pewna pomysłowość w tym, dlatego ponieważ ktoś podwiesił ładunki, przynajmniej jeden z nich, prawie że środek szyby autokaru. To był zamach ewidentnie dedykowany dla tej drużyny. Z drugiej strony cały ten modus operandi, to wszystko, co się składa na charakterystykę tego ataku, bardzo odbiega od standardowych technik, które po prostu uczą dżihadystów z państwa islamskiego czy z Al-Kaidy. Ta natomiast wygląda raczej jak ktoś, kto uczył się z internetu robienia bomb, natomiast nie poznał tej całej taktyki ich podkładania. Więc można powiedzieć, że to bardziej przypomina zamach dokonany w Polsce przez owego garnkobombera we Wrocławiu, a nie zamach dokonany przez organizację terrorystyczną. Niemiecka prokuratura prowadzi już śledztwo, a tak zakwalifikowano jako próbę zabójstwa. Jak podają niemieckie media, znalezione pismo zawiera odniesienia do zamachu terrorystycznego na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie z grudnia ubiegłego roku. Jest w nim mowa m.in. o mordowaniu muzułmanów w tzw. państwie islamskim. W innym liście do ataku mają się przyznawać także działacze antyfaszystowskiej Antify. Dziś zachmurzenie duże i deszcz wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 8 do 10 stopni w rejonach podgórskich i na Podhalu od 5 do 7, a na szczytach Beskidów od minus 3 do 0, w partiach szczytowych Tatr około minus 6. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni, wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, zachodni. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja, więcej po aktualnościach dnia. Walka o kulturę i wartości chrześcijańskie na przykładzie Poznania. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gośćmi będą pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, a także radni miasta Poznania pani Lidia Dudziak i pan Mateusz Rozmiarek. Początek rozmów o godzinie 18.15 w telewizji Trwam,
Natomiast kontynuację o 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, przeżywamy Wielki Tydzień poprzedzający święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przed nami Triduum Paschalne. W tym roku wspólną modlitwę transmitować będziemy dla Państwa z Torunia, Gdańska, Warszawy i oczywiście z Watykanu. I tak w Wielki Czwartek o godzinie 10 transmisja z katedry pod wezwaniem świętych Janów w Toruniu, mszy Krzyżma Świętego, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. A o godzinie 18 z gdańskiej katedry przeprowadzimy transmisję liturgii Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, metropolity gdańskiego. W Wielki Piątek z katedry Wojska Polskiego w Warszawie transmisja liturgii Męki Pańskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Początek o 17. A o 21.15 połączymy się z rzymskim Koloseum, by tradycyjnie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. W Wielką Sobotę o 20.30 transmitować będziemy z Watykanu Wigilię Paschalną. Natomiast w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6 transmisja mszy świętej rezurekcyjnej z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. A o 10 uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek. Na jej zakończenie z centralnego balkonu Bazyliki Świętego Piotra Jego Świątobliwość udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi i wspólnie z wiernymi odmówił modlitwę Regina Celi. Transmisja również na naszej antenie. Mamy nadzieję, że ten czas paschalny i poranek Zmartwychwstania Pańskiego będziemy wspólnie przeżywać, do czego serdecznie Państwa zapraszamy. Dwanaście minut po godzinie 13:00 zapraszamy Państwa na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz bandara, powstańcie z mocy Boga zywa. Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz bandara, powstańcie z mocy Gmunda wzywa. Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witamy pana Dariusza Sobkowa, który jest byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze. Panie ambasadorze, dzisiaj prezydent Andrzej Duda spotka się z szefami MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej i takie tematy między innymi mają zostać podjęte, jak reforma Partnerstwa Wschodniego, o którym, przyznam szczerze, dawno też nie słyszeliśmy, inicjatywa Trójmorza. Ja chciałem na początku jednak zapytać o to, jak pan postrzega dzisiaj rolę Grupy Wyszehradzkiej na tle Unii Europejskiej i obecność w tej grupie naszej ojczyzny. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że ubiegły rok
dostarczył wielu przewartościowań i zmian w polityce międzynarodowej. Przede wszystkim oczywiście decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu i formalnie już rozpoczęty proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Druga rzecz to oczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa i zmiany polityczne, no, chociażby do ostatniego tygodnia, różnego typu decyzje, teraz wizyta szefa dyplomacji amerykańskiej w Moskwie i tak dalej, i tak dalej. Tu widać, że się szykuje kolejna duża zmiana, jeśli idzie o politykę globalną i Polska musi się jakoś w tym odnaleźć, nie może trwać w tych koleinach, które wypracowane były ponad 20 lat temu. One już są nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji. I kryzysy, na które Unia Europejska nie potrafi sobie jakoś odpowiedzieć i dać rozwiązania, to znaczy przede wszystkim kryzys emigracyjny. Imigranci, którzy przyjeżdżają z południa w sposób niekontrolowany ciągle. Unia Europejska tutaj przestała być jakimś decydującym aktorem. Każde państwo musi sobie radzić same, no, czego przykładem jest chociażby Węgry, które poprzez swoją zdecydowaną postawę, nieakceptowaną, przypomnijmy to, w Brukseli, jednak ochroniły swój kraj przed nielegalną imigracją i przy okazji wiele innych krajów, jak chociażby Austrię. Więc tutaj widać, że każdy po prostu musi sobie jakoś radzić sam. Unia Europejska interweniuje, gdzie może, niekiedy, ale można powiedzieć, postawić tezę, że również bez Unii Europejskiej, gdyby ona teoretycznie nie istniała, to państwa i tak by się zorganizowały, żeby na przykład zablokować drogę właśnie bałkańską ze wschodu. Państwa same mogłyby współpracować z Turcją w tej sprawie. No ale oczywiście Unia Europejska jest w kryzysie i nawet w takiej sytuacji oczywiście wymaga jakiegoś zastanowienia. Z drugiej strony widzimy dobrze, że stare kraje Unii Europejskiej są kontrola budżetów krajowych poprzez instrumenty płynące z Brukseli, więc tutaj też zadanie pytania w wielu krajach, czy w takiej Unii my po prostu się odnajdziemy i na jakich warunkach. Ostatni szczyt Unii Europejskiej właśnie w Brukseli dowiódł tego jak najbardziej, że tutaj są zasadnicze problemy, chociażby przy wyborze szefa Rady Europejskiej. Widzieliśmy, że został obnażony pewien system, że tak powiem, poufnych ustaleń, których nikt nie wie, na jakich zasadach one się odbywają. Właśnie jak było kiedyś powiedziane, o wiele więcej można powiedzieć tydzień po wyborze Ojca Świętego, na jakiej zasadzie, kto w czasie konklawy, no przecież tajnego jednak, ale jednak można wnioskować, na jakiej zasadzie został wybrany właśnie Ojciec Święty, nie zapominając o nadprzyrodzoności tej decyzji, o tyle jeśli idzie o Unię Europejską, to zupełnie, gdy na parę dni przed jeszcze nikt nie miał nawet świadomości, powiedzmy, jakie są mechanizmy, no bo powiedzmy skutków, no to niestety można się było domyślać i po prostu gdybyśmy mieli sprawną dyplomację, to inaczej by to wszystko wyglądało, ale jak to przebiega, jakimi to chodzi z korytarzami, gdzie się odbywają te spotkania, no jeśli idzie konklawę, to przynajmniej wiadomo, na jakiej zasadzie, w jakich godzinach, jakie są reguły wyboru Ojca Świętego, a w przypadku wyboru szefa Rady, to wszystko jest objane właśnie jakimś mrokiem tajemnicy, się domyślamy, panie posłowie, ale nie ma zupełnie żadnych reguł, to jest, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tak, ale przychodzą na myśl sceny, z filmu Rejs, kiedy no, wybierano, nawet decydowano o tym, w jaki sposób wybrać drogę głosowania, natomiast tutaj było tak po prostu. Usiedli, zdecydowali, nie dali za bardzo powiedzieć nikomu wypowiedzieć się na temat tego kandydata, jednego, drugiego i tak dalej. No tak, to są w sumie te, też dziękuję Ojcu za te porównania właśnie z tej epoki minionej, która jednak przekłada się na współczesne. No taki dowcip, że podchodzi ktoś do jeden człowiek do drugiego, mówi, że chciałbym papierosa od
ciebie. On mówi, no możesz sobie wybrać. Daje mi jednego papierosa. To w kabarety w czasie PRL-u, tym dowcipczym, często propagowalny, jest jeden papieros. No jak mam wybrać, który jest jeden? Wybieraj, prawda? No ale jest tylko jeden. Możesz wybrać właśnie ten jeden, możesz sobie wybrać jak chcesz. No tylko to był PRL właśnie. Rejs to miał od razu systemy komunistyczne, a tutaj niby ta, prawda, bagienna dla wielu i idealizowana ciągle Unia Europejska stosuje takie właśnie metody. Może chcę wybrać, ale jest jeden. Jak się nie podoba, no to właśnie, no to co? I teraz w tej sytuacji trzeba się odnaleźć, bo są pewne instrumenty, są, jest geografia przede wszystkim. Po prostu to nie ma żadnego zbiegu okoliczności z tym, że politykę międzynarodową i czynnikiem absolutnie podstawowym jest geografia, geopolityka. I to są czynniki stałe, niezmienne. Wszystko inne można się umawiać, tak czy inaczej, ale geografii nie zmienimy. To nie jest zbiegu okoliczności, że grupa V4 powstała już na początku roku 1991, czyli tuż po tym przewrocie zwanym Wiosną Ludów w Europie Wschodniej, lata 89-90, i w sposób naturalny powstał blok państw kooperujących sobą. Nie jest zbiegiem okoliczności, że trzy pośród czterech państw Grupy Wyszehradzkiej jako pierwsze weszły do NATO. Nie jest zbiegiem okoliczności, że te państwa wszystkie później znalazły się w tak zwanej pierwszej grupie negocjacyjnej o członkostwo w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No, żeby jednak nie wyglądało to tak sierankowo, no to właśnie przypomnijmy, że wewnątrz tej grupy, o czym była okazja wspominać już parokrotnie w Radiu Maryja, wbrew różnym zapewnieniom, że tak powiem, tak zwanego urzędniczego optymizmu, Grupa Wyszehradzka jest wewnętrznie w różnych sytuacjach podzielona, dlatego że wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej też mamy oczywiście inne spojrzenie geopolityczne na niektóre sprawy. Tak na przykład polityka czeska różni się bardzo od polityki słowackiej. Dlatego tutaj też kiedy są różnego typu różnice i dobrze o tym wiemy. No i skoro sięgamy do historii, a to jest bardzo ważne jednak przy analizie, no to był krótki moment, gdy Republika Czeska prosiła o przyjęcie do Unii Europejskiej jako zupełnie jedyny kraj. Znaczy tuż po tym, gdy była NRD połączyła się z Niemcami Zachodnimi, no bo przecież to było de facto pierwsze wejście do Unii Europejskiej z bloku wschodniego, ale tak nazwijmy to w sposób naturalny, to jest połączenie się po prostu z innym państwem. Natomiast Republika Czeska przez parę miesięcy starała się o to, żeby być pierwszym państwem, które przyłączy się do Unii Europejskiej, niezależnie od nich, jako najlepiej przygotowany i najbardziej wysunięty na zachód. Tak to między nimi argumentowano. Jeśli chodzi o Słowację, to też dobrze wiemy, że ma inne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa, ma inne położenie, gabaryt Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma co sobie owijać bawełnę. To wyszło też właśnie przy ostatnim szczycie, że ta Grupa Wyszehradzka, o której właśnie tu wielokrotnie zapewniano, że jest w ogóle pełna solidarność, prawda, niczym trzej muszkieterowie i D'Artagnan, bo ciągle pytałem, kto jest tym D'Artagnan, czy tych trzech muszkieterów. W każdym razie wszyscy jest za jednego, jeden za wszystkich, a tu się okazuje, że nie. Że nie po prostu. I trzeba mieć tego świadomość, że musi być wykonana duża praca, nie tylko propagandowa, bo ona zawsze była rewelacyjnie wykonywana przez NSZ i zasady kolejny sukces polskiej dyplomacji, tylko praca merytoryczna. Muszą być instrumenty po prostu dane, tak jak na przykład rozwój infrastruktury. Mówi się to jak mantra, powtarzamy, że Grupa Wyszehradzka infrastrukturę między sobą wspiera. Dobrze, jaki jest budżet na tą infrastrukturę? Jakie są banki dla Grupy Wyszehradzkiej? Powstał niedawno bardzo ciekawy pomysł. Szkoda, że się o tym nie mówi. Uruchomienie oddzielnego kanału informacyjnego telewizyjnego, to Telewizja Polska wyszła w tym, dla Grupy Wyszehradzkiej. To byłby ciekawy instrument. Teraz jeśli idzie o infrastrukturę, to bank. Bank, który obsługuje infrastrukturę, trzeba konkretne pieniądze dać na to. Tutaj jest taki instrument wspierający różnego typu projekty w Grupie Wyszehradzkiej, to jest 8 milionów euro. Słuchajcie, to jest szczerze, to jest na szkolenia, jakieś spotkania, to jest nic, sporo tutaj jest nic. To powinno być coraz więcej, czyli 8 miliardów euro. 8 miliardów euro to dopiero byłaby kwota, którą można byłoby uznać, że ona stymuluje rozwój infrastruktury. Bo jeśli nie będzie instrumentów, jeżeli sami sobie ich nie stworzymy, nikt inny nam ich nie stworzył, absolutnie. To jest tylko autonomia czterech rządów, czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Mając te instrumenty możemy budować politykę. A jeśli nie, pozostają nam tylko trzy deklaracje. Trzy deklaracje i nie będą robić polityki.
spotykamy, będziemy deklarować, co byśmy chcieli zrobić. To jest teraz kolejna sprawa, bardzo istotna, to jest to, żeby pewien rodzaj solidarności wytworzył się, tutaj powinna być deklaracja polityczna, o solidarności politycznej. Na przykład, gdy Słowacja złożyła wniosek o to, żeby sprzeciwić się relokacji uchodźców, tej decyzji Unii Europejskiej, którą jeszcze Platforma Obywatelska podjęła o przymusowej relokacji, Polska jest zobowiązana w oparciu o tę decyzję do przyjęcia 12 tysięcy imigrantów, co zgodnie z prawem Unii Europejskiej o łączeniu rodzin może w ciągu paru lat oznaczać, że będziemy mieli 100 tysięcy imigrantów. Tylko w oparciu o te 12, które przyjęte są. Takie jest prawo Unii Europejskiej, takie są praktyki w innych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli tutaj ktoś będzie chciał bardzo, to z tych 12 tysięcy zrobi się 100 tysięcy w ciągu paru lat, a jeżeli dorzucą nam jeszcze 30 tysięcy, to nagle się to zrobi pół miliona. Bez wielkich problemów. Dlaczego podałem kwotę też 30 tysięcy? Bo właśnie komisarz unijny Grecji Avramopoulos niedawno oświadczył. 30 tysięcy migrantów czeka na pilne przyjęcie. Żądamy od Polski, żeby natychmiast wywiązała się ze swoich zobowiązań. Dokładnie. Nasz kraj został jakby do tablicy wywołany. Więc jeżeli Słowacy złożyli ponad rok temu, oskarżyli tę decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, to natychmiast powinno być przyłączenie do tej decyzji innych krajów Grupy Wyszehradzkiej. No bo później powiedzą, no tak, wy nas nie popaliście w tym, my was nie poprzemy w czym innym. Kolejne, rozwinięcie tego, że powiem, tego mechanizmu dyplomatycznego, nie starego jak świat, ale nie stosowanego, że kraje jak gdyby izolowane łączą się. Grecja w czasie teraz negocjacji nad deklaracją rzymską, która odbyła dnia 5 marca, rocznicę 60. rocznicę powołania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Grecja w ostatniej chwili negocjowała kwestie budżetowe swoje, nie chciała podpisać deklaracji. Polska negocjowała inne sprawy, chodziło o to, żeby nie było Europy dwóch prędkości. Dlaczego Grecy zostali całkowicie pozostawieni sami sobą? Aż się prosiło, żeby Grecy wciągnąć w te rozmowy i tworzyć właśnie szerszy krąg krajów, nazwijmy to, niezadowolonych z deklaracji lub przy okazji deklaracji rzymskiej wydać swoją deklarację dotyczącą właśnie Grupy Wyszehradzkiej poszerzoną o inne kraje. Można to było zrobić już po, niekoniecznie w czasie szczytu rzymskiego, zgoda. Ale za manifestowanie swojej odrębności politycznej, wypracowanie tego, to są miesiące, lata pracy. Boję się, że ostatnio były tutaj zmarnowane po prostu i czas najwyższy wziąć się do aktywnej zmiany tego, bo będziemy zaskakiwani po parę miesięcy jakimiś właśnie niepowodzeniami. Będziemy, w zamian za to będziemy ogłaszać kolejną ofensywę dyplomatyczną. No, w zamian ogłaszania ofensywy dyplomatycznej, jak to nie wiem, publicysta już powiedział, jeszcze jedna ofensywa taka, już nie będzie co zbierać polskiej dyplomacji. Więc zamiast deklarowania ofensyw dyplomatycznych, weźmy się do konkretnych, bardzo prostych, do odrabiania zadania domowego, mówiąc krótko, prawda? Zamiast zapewniania nauczyciela, ach, uczyłem się tak, ale zapomniałem, to lepiej zrobić to zadanie domowe, które było zadane, o których tutaj w konkretnych sprawach, w konkretnych instrumentach przed chwileczką wspominałem i później mieć z tego efekty, bo jak nie będzie tej pracy domowej wykonanej, to efektów nie będzie. To się przekłada na te małe, drobne, ale bardzo istotne rzeczy, symboliczne, ale łatwe do wykonania. No na przykład już film, no to chyba wczorajsza informacja. Film zdjęto w Wołyń, ważny dla budowania tożsamości, bardzo ważny, jeśli idzie o też pewną bazę kulturową dla wyjścia Polski na kraje właśnie Partnerstwa Wschodniego. Niezwykle istotny dla budowania prawdy historycznej, polityki historycznej. Ten film Polski Instytut w Budapeszcie nie wystawił, mimo że to jest zależne od polskiego NZ-u. Tutaj nic Węgrzy nie mają do tego. To jest decyzja polskiej instytucji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie wystawiono tego filmu. W ramach już festiwalu, co się odbywa, prawdopodobnie zupełnie niewiarygodną informację. Nie chcę nawet powiedzieć, tak niewiarygodne, że nawet zainteresowany profesor powiedział, proszę mieć to niemiec, ja z tym nie mam nic wspólnego. No więc jeżeli w drobnych sprawach nie potrafimy pokazać swoich niezależności lub współpracy nawet, no to cóż wielkich. Przepraszam, że mówię o takich drobnych rzeczach, ale jeżeli my drobnych nie robimy, to co się bierzemy za dużo? Jakieś deklaracje. Smoleńsk, teraz rocznica Smoleńska dwa dni temu. Dlaczego w polskich ambasadach nie było informacji na ten temat? Mówię o Europie.
Dlaczego nie było polskiej ambasady w Europie i organizowały chociażby mszy świętych, te, które robią polonijne ośrodki? Jak był rząd Platformy Obywatelskiej, to z działaczami Polonii robiłem taką mszę. Tutaj przyjechało bardzo wiele osób. Też zaprosiłem na tę mszę robioną właśnie ośrodkiem polonijnym. Ambasadora, konsula. Przyszli, siedli, prawda, jak zobaczyli ministra Macierewicza, to uciekli. Prawda? No dobrze, nieważne, ale przyszli. Okej, Polonia to robi. To dzisiaj chociażby podłączyć się pod to, co robi Polonia w sprawie 10 kwietnia. Halo? Mam jakieś kłopoty z połączeniem. Pan Dariusz Sobków, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, był naszym gościem. Spróbujemy połączyć się raz jeszcze. Minuty po godzinie 13. Jest z nami pan Dominik Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże, niech będzie pan w stronie Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Panie pośle, w kwestii rocznicy katastrofy smoleńskiej już troszeczkę opadły emocje, już możemy popatrzeć na te wydarzenia sprzed kilku dni troszeczkę bardziej chłodnym okiem. Ja chciałem może na początek zapytać pana posła, który uczestniczył osobiście w tych wydarzeniach, o takie wrażenia z perspektywy tych 7 lat, bo każdego roku trochę inaczej wyglądały te uroczystości. Jak pan poseł przeżył, jak pan poseł ocenia te uroczystości ostatnie? Ja przez wszystkie 7 lat zawsze jestem obecny na tych obchodach, zaraz po katastrofie smoleńskiej. Byłem także jedną z osób, które rozkładały kwiaty dla pani prezydentowej po tej wielkiej tragedii. I te kwiaty wtedy były natychmiast zbierane i rzucane do śmieciarki. Natychmiast przyjeżdżały służby z Warszawy i sprzątały te kwiaty symboliczne, które przed pałacem my rozkładaliśmy. Byliśmy wtedy obrażani, byliśmy opluwani i nic się nie zmieniło. To znaczy, to co ja zobaczyłem podczas ostatniej rocznicy, było przerażające. Naprawdę przerażające. Abstrahuję od tego, że zostałem fizycznie zaatakowany. Nic wielkiego na szczęście się nie stało. Ale to, jaka była atmosfera wśród tych osób, które nazywają siebie organizacją Obywatele RP. Ta atmosfera, te odgłosy, te okrzyki, te hasła, które mogliśmy usłyszeć, to jest absolutnie przerażające. Znaczy to już dawno wykroczyło poza sferę polityki. W mojej ocenie osoby, która była świadkiem przez ponad rok pracy księdza egzorcysty, który był świadkiem egzorcyzmu, dla mnie to było absolutnie pierwsze wrażenie, kiedy usłyszałem tych protestujących, tą nienawiść, to był egzorcyzm. To znaczy to było to, co ja w trakcie egzorcyzmu usłyszałem, bo często to słowo teraz pojawia się, jest używane, ale po to, aby przekazać pewną atmosferę, to jest taki bardzo wysoki poziom ogólności, a ja uważam, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia z walką duchową,
I to nie jest przenośnia. Tutaj faktycznie to zło było widoczne i słyszalne. I to jest najbardziej przerażające, że my wykraczamy już poza strefę polityki, a wkraczamy w walkę duchową. I to było dla mnie przerażające. To było przerażające, bo ten poziom nienawiści był taki, jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Rzeczywiście te głosy, odgłosy były słyszalne z daleka, nawet podczas przemówienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego gdzieś tam w tle ten ryk wręcz było słychać. To było absolutnie przerażające, to było nieludzkie. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co było tam na miejscu, kiedy ktoś to słyszał z bardzo, bardzo bliska. Natomiast, no, może pomijając, bo są to te osoby no, bardzo niedobrze usposobione, mówiąc delikatnie, do jakiejkolwiek świętości, prawda? To jest ta postać nienawiści, to jest nienawiść, naprawdę. Tutaj te słowo powinno być używane, my musimy tą rzeczywistość opisywać, dlatego że można się ze sobą nie zgadzać, można protestować, tu może być nawet dużo emocji, ale nie może być takich przejawów nienawiści, które mówią bezpośrednio o zabijaniu. Bo takie hasło tam słyszałem, że będziemy rozstrzelani, że no, rzeczy niewyobrażalne w państwach wolnych, suwerennych. Wydaje się, że no, przekraczane są kolejne granice też, bo kiedyś właśnie takie słowo o zabijaniu czy o nawoływaniu do zabijania z ust polityków na antenie było piętnowane momentalnie praktycznie. Natomiast dzisiaj mamy chyba do czynienia z takim ciągle przesuwaniem tej granicy. I pytanie jest, do czego to prowadzi. Mieliśmy już mord polityczny w Łodzi, działacz Prawa i Sprawiedliwości został zamordowany, mieliśmy groźby. Ja myślę, że musimy być bardzo cierpliwi, to znaczy nie możemy dać się sprowokować. To bardzo boli, to też wywołuje w nas przecież niedobre emocje, ale nie możemy dać się sprowokować. W tym samym czasie musimy dążyć do prawdy. To jest to, o czym mówił, że a nie nami. W ostatniej uroczystości jest dowodem na to, że jesteśmy coraz bliżej prawdy. I panie pośle, no właśnie pytanie też, bo niektórzy politycy też z opozycji, może takiej trochę mniej impulsywnej i nienawistnie nastawionej, mówią, że ich marzeniem, pragnieniem jest to, żeby 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej przeżywać wspólnie w spokoju, w takiej atmosferze rzeczywiście zadumy. Czy według pana posła jest takie coś możliwe, a jeżeli tak, to jakie są warunki, żeby do czegoś takiego doszło? Zawsze warunkiem do tego, aby doszło do pojednania, jest prawda, zadośćuczynienie, przyznanie się do winy. I to jest bardzo trudne. Ja chciałbym, żeby tak było. Naprawdę, bardzo bym chciał. Ale ta wielka tragedia jest wykorzystywana niestety przez przeciwników obecnego rządu, ale nie tylko. Przez Polaków, którzy chcą prawdy. Bo wśród tych, którzy popierają nasze działania, komisje i dążenie do prawdy, to także wyborcy innych ugrupowań. Nie dajmy sobie mówić, że tylko Prawo i Sprawiedliwość dąży do prawdy, bo są też organizacje, które nie są bezpośrednio związane politycznie, a nas wspierają profesorowie, środowiska naukowe. Więc to jest też bardzo ważne, żeby pokazać, że jest to działalność w imię prawdy o Polsce. Ja powtarzam, bardzo bym chciała, aby doszło do takiego pojednania, ale na chwilę obecną nie sądzę, aby się udało. Będziemy nad tym pracować, będziemy do tego dążyć, wyciągamy rękę. Chcemy mówić o prawdzie, bez względu na to, jaka ona będzie. Ale pomimo to no, spotykam się z czystymi aktami nienawiści. I jeszcze jedna kwestia. Raport podkomisji smoleńskiej. Niektóre bardzo mocne tezy, które, tak jak pan prezes Kaczyński powiedział, przybliżają nas do tego, jaka jest prawda. Raport wyśmiany przez opozycję, przez pana Laska między innymi, który sam bał się dyskutować z ekspertami, to było w języku angielskim co prawda, ale uciekał od tego, mówił, że to są za trudne rzeczy, żeby tak ad hoc opowiedzieć. Czy taka postawa jest czymś normalnym? Bo to są przecież kwestie naukowe, dowiedzione naukowe. No właśnie, proszę zauważyć, że to nie jest ocena polityczna, czy subiektywna ocena tego, co nam się wydaje, ale to jest stwierdzenie faktu tego, jak wyglądało to tragiczne zdarzenie. I dziwi mnie to, że minister Macierewicz proponując debatę, czyli dyskusję, spotkajmy się, zaproponował to.
no to także wyśmiany, bo nie sposób zauważyć. My dążymy do dialogu, chcemy rozmawiać o faktach i o tym, co mówi nam nauka, a jednak jesteśmy wyśmiewani. Szyderstwo naprawdę nie powstrzyma nas od tego, aby do tej prawdy dojść. Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten komentarz. No i mamy nadzieję rzeczywiście, że każdy kolejny miesiąc, kiedy będziemy katastrofę smoleńską wspominać i pamiętać, będzie zbliżaniem nas do prawdy, a także no, do pewnego pojednania. Bardzo dziękuję i wszystkich bardzo proszę o modlitwę. W mojej intencji, w intencji rządu, dlatego że teraz naprawdę bardzo jej potrzebujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie wszystkiego dobrego. Z panem Bogiem, pan Dominik Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Drodzy Państwo, i niejako w nawiązaniu do rozmowy z panem Dominikiem Tarczyńskim w kwestii również upamiętnienia katastrofy smoleńskiej chcemy zaprezentować wypowiedź z konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, który wraz z panem posłem Jackiem Sasinem mówili o konkursie na projekt pomników ofiar katastrofy smoleńskiej, które mają stanąć w Warszawie, w miejscach eksponowanych, w miejscach zupełnie innych niż kiedyś proponowała poprzednia władza, w miejscach, w których te pomniki rzeczywiście powinny stanąć. Postulat wybudowania pomnika, później już dwóch pomników, mówię tutaj o pomniku Lecha Kaczyńskiego, został sformułowany jeszcze w 2010 roku. Były różnego rodzaju plany, powstały nawet komisje konkursowe, no ale był zdecydowany opór tych wszystkich, którzy chcieli, żeby sprawa tragedii smoleńskiej została jak najszybciej zapomniana. Chciano, by te wydarzenia, tragiczne wydarzenia zostały jak najbardziej ograniczone, jeżeli chodzi o ich oddziaływanie na świadomość społeczną, na społeczną pamięć. To się nie udało. To się nie udało dzięki wysiłkowi bardzo, bardzo wielu ludzi, między innymi tych, którzy siedzą tutaj za tym stołem, ale także bardzo, bardzo wielu innych. Dziś mamy taki moment, w którym można już powiedzieć, że pewne decyzje zapadły. Rozpoczyna się konkurs. Konkurs, który ma wyłonić autora czy autorów pomników, ma wyłomić najlepsze projekty, a później będzie już tylko kwestia realizacji. Zbieramy środki i z całą pewnością tych środków wystarczy, by postawić dwa okazałe pomniki, przy tym ten pomnik, który będzie oddawał cześć ofiarom katastrofy smoleńskiej, powinien być nie tylko okazały, ale bardzo okazały. I dzisiejszy dzień to jest dzień, w którym będzie można już Państwu przedstawić
pewne szczegóły odnoszące się do tego przedsięwzięcia. Bo powtarzam, prace są już zaawansowane, prace odnoszące się do różnego rodzaju potrzebnych tego rodzaju przedsięwzięciach regulaminów. Mamy też proponowane składy jury, mamy też nazwiska tych artystów, do których się zwrócimy, przy czym, jeżeli się nie mylę, to konkurs będzie także otwarty, to znaczy niezależnie od tego, że będzie adresowany do pewnej grupy, to także inni mogą się zgłosić. Krótko mówiąc, wchodzimy w tą fazę, która powinna przynieść już za rok moment, w którym te pomniki zostaną odsłonięte. Dlaczego powinny te pomniki powstać? No to jest, wydaje się, jasne. To była największa tragedia po 1945 roku i tragedia rzadko spotykana w dziejach innych narodów. To po pierwsze. A jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, to można powiedzieć tak. Był prezydentem Rzeczypospolitej, był prezydentem Warszawy, był ministrem sprawiedliwości, był szefem Najwyższej Izby Kontroli, był pierwszym zastępcą przewodniczącego Solidarności, był działaczem wolnych związków zawodowych, był działaczem Solidarności na różnych szczeblach, ale przede wszystkim, jeżeli w polskim życiu publicznym wyróżnić dwa nurty, ten, który generalnie rzecz biorąc w tej czy innej formie akceptował ten kształt Rzeczypospolitej, którym zrodził się po roku 89, uznawał, że jakieś bardziej poważne zmiany są niepotrzebne, i ten nurt, który domagał się takich zmian, to ten drugi nurt, ten, który stawiał na zmianę, na reformę, na zupełne oderwanie się od komunistycznej przeszłości, był w ogromnej mierze dziełem Lecha Kaczyńskiego. Bez niego nie mogłoby powstać ani Porozumienie Centrum, ani Prawo i Sprawiedliwość. Bez niego to wszystko, co dzisiaj stanowi o tym wielkim obozie politycznym, obozie, który dzisiaj dzierży władzę w Polsce, nie mogłoby zostać stworzone. I to jest jego wielki, bardzo znaczący wkład w życie publiczne Polski, przy czym jego prezydentura przerwana tragicznie całkowicie to dzieło lat poprzednich potwierdzała. Stąd jesteśmy przekonani, że powinien mieć swój pomnik w Warszawie, tak jak inne wybitne postacie polskiej historii współczesnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, kilka słów już o samym konkursie. Jest mi niezwykle miło powiedzieć i potwierdzić to, co przed chwilą powiedział pan prezes, że konkurs rusza. Organizatorem tego konkursu jest oczywiście Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. My tutaj za stołem stanowimy zaledwie część tego komitetu. Komitet liczy znacznie więcej osób, które postanowiły działać wspólnie, aby te pomniki powstały. Konkurs zostaje rozpisany na koncepcję i projekt dwóch pomników. Po pierwsze pomnika pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten pomnik ma stanąć, takie miejsce wskazaliśmy w regulaminie konkursu, ma stanąć w Warszawie na osi ulicy Michała Tokarzewskiego Karaszewicza, czyli na tym placu, który dzisiaj jest parkingiem pomiędzy dowództwem garnizonu warszawskiego, budynkiem dowództwa garnizonu warszawskiego, a hotelem europejskim. I drugi pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, zlokalizowany według naszej koncepcji, według tego, co zapisaliśmy w regulaminie, ma być na zbiegu ulic Krakowskiej Przedmieście i Karowej. To jest skwer księdza Twardowskiego. Konkurs będzie, tak jak powiedział pan prezes przed chwilą, miał charakter otwarty, z tym, że do części artystów, których chcielibyśmy, aby ich prace w tym konkursie mogły zaistnieć i być oceniane, skierujemy specjalne zaproszenia, ale każdy, kto uważa, że jego praca mogłaby w tym konkursie wziąć udział, będzie miał prawo oczywiście swoją pracę przedstawić. Konkurs będzie dwuetapowy, czyli w pierwszym etapie będziemy oczekiwać prac w postaci
prac graficznych, czy projektu wykonanego na papierze. Ten pierwszy etap konkursu zakończy się wyłonieniem 9 najlepszych prac w kategorii każdego z pomników, czyli łącznie 18 prac zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu. W tym drugim etapie będziemy już oczekiwać modeli, które dadzą wyobrażenie, jak ten gotowy pomnik nie tylko by wyglądał, ale również jak komponowałby się w otoczeniu, w którym ma stanąć. Jeśli chodzi o terminy, to ten pierwszy etap, o którym mówiłem, trwałby do 2 lipca. Wtedy ogłoszona by została nazwiska tych 18 zwycięzców pierwszego etapu konkursu, którzy zostaliby zakwalifikowani do drugiej części. I samo rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy na październik tego roku. Wtedy poznamy zwycięzcę i zwycięski projekt pomnika zarówno pana prezydenta, jak i ofiar tragedii smoleńskiej. Jeśli chodzi o tych, którzy będą oceniać, bo to niezwykle ważne, nam bardzo zależy jako Komitetowi Społecznemu, żeby ten konkurs miał bardzo wysoki poziom. Będziemy, tak jak mówiłem, chcieli zachęcić wybitnych artystów do tego, aby wzięli udział w tym konkursie, ale o tym wysokim poziomie będzie na pewno decydować również jury, sąd konkursowy, który będzie dokonywał oceny tych prac. Jury będzie składało się z 11 osób. Wymienię nazwiska tych osób, które zgodziły się zasiadać w sądzie konkursowym. To jest pan profesor Tadeusz Żuchowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny historyk sztuki. Pan profesor Juliusz Chrościcki, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego imienia Jana Pawła II w Krakowie, również wybitny specjalista od historii sztuki, specjalista od pomników, bo to zawsze było ten krąg zainteresowań pana profesora. Pan doktor habilitowany Jan Stanisław Wojciechowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista od rzeźby, pan profesor doktor habilitowany Mariusz Kulpa z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pan profesor doktor habilitowany Przemysław Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, również przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, pan doktor inżynier Aleksander Chylak, pan architekt również, pan Piotr Walkowiak, pan dr Andrzej Szczepaniak z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz 3 przedstawicieli Komitetu Społecznego, którzy również w skład tego jury wejdą. Obecna tutaj pani Ewa Kochanowska, która będzie reprezentować rodziny tych, którzy w tej tragedii ponieśli śmierć. Pan Maciej Łopiński, siedzący tutaj również za tym stołem, oraz nieobecny dzisiaj pan profesor Stanisław Mikołajczak. Dodatkowo jako 12 osoba, ale już nie członek tego sądu konkursowego, sekretarz sądu konkursowego, pan Marek Szeniawski, architekt Stowarzyszenia Architektów Polskich, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jak państwo widzicie, to jury rzeczywiście gwarantuje wysoki poziom merytoryczny tego i artystyczny tego konkursu. Oczywiście przewidzieliśmy również nagrody w tym konkursie dla tych, którzy przedstawią najlepsze prace. W każdym z tych konkursów pula nagród wynosi 190 tysięcy złotych, w tym, że przewidujemy za pierwszą nagrodę w wysokości 80 tysięcy złotych, drugą nagrodę w wysokości 50 tysięcy, trzecią w wysokości 30 tysięcy i 3 wyróżnienia w wysokości po 10 tysięcy złotych. Oczywiście również te zwycięskie prace, które będą, zakończą się realizacją w przestrzeni publicznej Warszawy, będą się wiązały również z zleceniem i umową na wykonanie takiego monumentu. Szanowni państwo, co do samych spraw technicznych związanych z konkursem, to jeszcze państwa poinformuję, iż jury konkursowe przewiduje swoje ukonstytuowanie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku, za kilka dni. Wtedy formalnie konkurs ruszy. Również tego dnia
jury konkursu przyjmie i ogłosi regulamin konkursu. Ten regulamin będzie dostępny na stronie internetowej komitetu. To jest strona, podam wszystkim Państwa, bo będzie można też śledzić tam nasze działania, www.komitet społeczny budowy pomników, to pisane łącznie, komitet społeczny budowy pomników.pl, ale dla potrzeb konkursu uruchomiliśmy również specjalny adres internetowy konkurs.pomnik@gmail.com. To będzie można zadawać tutaj pytania. Wszystkie pytania związane z konkursem, ten e-mail będzie dostępny powszechnie dla każdej osoby zainteresowanej szczegółami już samego przebiegu procesu konkursowego. Szanowni Państwo, to tyle. Cieszę się i myślę, że to jest nasze wspólna radość zasiadających za tym stołem, że przechodzimy do etapu realizacji, że przez ostatnie kilka lat, tak jak powiedział przed chwilą Pan Prezes, mówiliśmy o tym, że te pomniki powinny stanąć, czuliśmy tą potrzebę, żeby te pomniki w tym miejscu, w tym szczególnym miejscu, który wiąże się z 10 kwietnia, wiąże się z tym spontaniczną reakcją Polaków na tą tragedię, która dotknęła nasz naród, że w tym miejscu te pomniki staną. Dzisiaj po latach rozmów, po latach przekonywania, po latach oczekiwań zaczynamy proces realizacji, który, jestem o tym głęboko przekonany, uwieńczymy sukcesem już za rok, 10 kwietnia 2018 roku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, Szanowni Państwo, tak jak było zapowiedziane po konferencji, krótki briefing Pana Prezesa. Dziękuję bardzo. Był to fragment konferencji prasowej Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a także Pana posła Jacka Sasina. Konferencja dotyczyła konkursu, który został ogłoszony. Konkurs poświęcony projektowi pomników ofiar katastrofy smoleńskiej, które stanąć mają w odpowiednich do tego miejscach, o których słyszeliśmy w stolicy naszego kraju. Na tym, drodzy Państwo, kończymy tę część aktualności dnia. Po 16 kolejna ich część, a o godzinie 14 zapraszamy na wiadomości. Obudź się, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś na nas, kto ukradł im najlepszy czas.
Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje oświadczenia majątkowe sędziego Waldemara Żurka, rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa. Taka decyzja śledczych może wskazywać, że biuro wykryło podczas wstępnej analizy jakieś nieścisłości czy nieprawidłowości w oświadczeniach. O sprawie poinformował Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zapadła decyzja o rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka. Jest to efektem przeprowadzonej wcześniej przez naszych funkcjonariuszy analizy tychże oświadczeń majątkowych. Analiza dała podstawy do wszczęcia kontroli. Temistokles Brodowski wyjaśnił, że w trakcie kontroli CBA ma szersze uprawnienia do badania oświadczeń. W ramach analizy może jedynie prosić o określone dokumenty. Teraz ma prawo do używania szerszego ustawowego katalogu działań i dostępu do większej ilości danych. Polska policja walczy z agresją na drogach. Chodzi o zachowanie kierowców, takie jak wulgarne gesty, obrażanie lub rękoczyny. Bardzo często agresja przybiera też inną formę, m.in. jazdę niezgodnie z przepisami, polegającą na przykład na wymuszeniu pierwszeństwa. W komendach wojewódzkich policji w całej Polsce działają skrzynki mailowe Stop Agresji Drogowej, na które można wysłać filmy z nagranym zachowaniem kierowców. O sprawie poinformował jeden z dzienników. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że ciężko wskazać przyczynę coraz większej agresji na drogach. To jest pośpiech, to są nerwy, tak, zupełnie niepotrzebne, które niestety wszystkim momentami się objawiają. No i to właśnie może być chociażby zachowanie związane z tym, że odkręcimy innego użytkownika ruchu, a innym razem zajedziemy mu specjalnie drogę i będziemy go chcieli wyciągnąć z samochodu, tak, wymierzyć tą sprawiedliwość. Ale tutaj przede wszystkim trzeba trzymać nerwy na wodzy, podchodzić do innych użytkowników drogi z życzliwością. No, każdemu zdarzają się błędy za kierownicą, nie ma kierowców idealnych. Konsekwencją agresywnego zachowania na drodze może być mandat, skierowanie na badania psychologiczne lub postępowanie karne. Jak wskazują dane barometru odpowiedzialnej jazdy, 2017 ponad 80% kierowców europejskich obawia się nerwowych reakcji innych uczestników ruchu. Kukiz 15 przygotował projekt dotyczący ujednolicenia trybów uproszczonych postępowania cywilnego z elektronicznym. O sprawie napisał jeden z dzienników. Chodzi o to, by dłużnik i wierzyciel mniej czasu spędzali w sądach, jeśli uznawana jest tylko część zadłużenia wskazana w e-sądowym nakazie. Dziś wszczynana jest procedura, która i tak obejmuje całą wysokość zadłużenia, a to powoduje komplikacje i wydłużenie spłaty wysokości długu, który uznają obie strony. To propozycja, która ma ułatwić i uprościć tego typu procedurę w sądzie, powiedział poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Aby osoby, które składają sprzeciw wobec nakazu opłaty wydanego w tym trybie tylko do części postępowania nie powodowały zmiany typu na typ uproszczony. Mówiąc językiem bardzo prostym, chodzi o to, aby dłużnik i wierzyciel nie musieli tak często chodzić do sądu. W sytuacji, kiedy dłużnik zgadza się na część zobowiązań jako zobowiązania, które ma obowiązek zapłacić, a wierzyciel również się na to zgadza, to wówczas w tej części ta skarga byłaby już prawomocna i nie trzeba byłoby kontynuować drogi sądowej. Proponowane przez Kukiz 15 rozwiązanie, jak informuje dzisiejsza prasa, popiera PiS i rząd, a także środowisko sędziowskie. Nowe przepisy miałyby wejść w życie we wrześniu tego roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że podpisze decyzję o zawieszeniu Bartłomieja Misiewicza jako członka partii PiS. Dodał, że powołał komisję PiS do zbadania sprawy. Były rzecznik prasowy MONU i były szef gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza Bartłomiej Misiewicz został w poniedziałek pełnomocnikiem Zarządu Państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej do Spraw Komunikacji w spółce. Ksiądz Tadeusz Wojda został arcybiskupem metropolitą białostockim. Zastąpi on przechodzącego na emeryturę księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Decyzję ojca świętego Franciszka ogłosił dziś nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio. Ksiądz Tadeusz Wojda to pallotem, ma 60 lat. Od 1990 roku pracuje m.in. w papieskim dziele rozkrzewienia wiary i w kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Podsekretarz kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Ksiądz Tadeusz Wojda ma doświadczenie kościoła misyjnego nie tylko w Europie, ale też w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W
współpracował z trzema papieżami, Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Ojcem Świętym Franciszkiem. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zagroził rządowi Węgier wszczęciem postępowań o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Chodzi o kwestie dotyczące m.in. przyjęcia